Oho, 6 rano i zapowiada się ciekawie dzisiaj. Mgły. To jest jak powtórka z rozrywki sprzed roku. To samo było. Widać, że padało w nocy. Całe góry w chmurach. Zapowiada się ciekawie. Kolejka już jest. I co, przyjaśnia się czy nie? Ale jazda. Moi drodzy, Machu Picchu, dzień drugi. Pogoda jest dokładnie taka sama, jaka była tutaj rok temu, czyli zamulenie, mgła, nic nie widać, ale ma być słoneczny, także myślę, że około 11 się rozpogodzi, ale ludzie tego jeszcze tutaj nie wiedzą. Wczoraj miałem idealną pogodę, także polecam wczorajszy odcinek z Machu Picchu. Tymczasem dzisiaj będę się wspinał na górę Huayna Picchu, także zapraszam. Dzisiaj będzie traska numer 4 z wejściem na Huayna Picchu. 2700 metrów ponad. Gdzieś tam już powoli się przebija słońce, także będzie lepiej, szybciej i fajniej, aniżeli rok temu. Ale cóż, póki co taki klimat. Wszystko we mgle. I tutaj już są właśnie pierwsze tarasy uprawne. Jest sino. Okropnie. Tam już się powoli przebija słońce, także jeszcze jest godzinka, dwie, trzy maksymalnie i będzie ok. Wcale nieźle, coś widać i to nawet nieźle. Także no, trzeba się uzbroić w cierpliwość po prostu. Machu Picchu powstało w połowie XV wieku i było zamieszkałe około 100 lat, a później Inkowie z nieznanego powodu opuścili to miejsce. Piękny klimat jak z horroru. Z tego co widzę, to chyba już niektórzy ludzie kończą wycieczkę. Obejście to całe miejsce we mgle. Niezapomniane wrażenia. Ach, trzeba tylko troszkę poczekać. Wszystko będzie ok. Tutaj już powoli widać góry na horyzoncie. Także no, jeszcze tylko troszkę. Trzeba poczekać i się ładnie rozpogodzi. A tutaj specjalne odmiany inkaskich pająków. Pająki, mordercy. Sporo pajęczyn. Ale jest tutaj pajączek. A tutaj się przyczaił następny pająk. Pająki, wszędzie pająki. Uświęcone miejsce Paciamamy, fontanna wody i kanały, które nawadniały tutaj tarasy uprawne, które są poniżej. I znowu mgła naszła teraz. I nic nie widać. Źródło wody od Paciamamy, czyli Matki Ziemi. Tutaj już jeden z najważniejszych budynków w Machu Picchu, czyli Świątynia Słońca, zbudowana z wielkich kamiennych bloków. Pogoda taka sama jak rok temu. Perfekcyjna budowla. Na górze są trzy okna skierowane na wschód, żeby obserwować wschód słońca. Niestety nie możemy tam wejść, ale możemy się przyjrzeć chociaż stąd. Robi się coraz jaśniej, także jeszcze tylko troszkę i będzie tak, jak powinno być. Tutaj już właśnie za mną Świątynia Słońca. A pogoda? No, jest coraz lepiej. Jeszcze nie perfekcyjnie, ale już powoli. Tam może jeszcze nie, ale tutaj coś już widać.
Świątynia Słońca, Templo del Sol. Wielka kamienna brama. Tutaj zaś już wejście do inkaskich domów, tak zwana Casa Inca. Pozostałości starych mieszkań. Casa del Inca, czyli stare inkaskie domy. Typowa inkaska zabudowa, czyli idealnie dopasowane kamienie. Ale widać, że u góry już są ułożone zwykłe, tam gdzie była strzecha. I oczywiście, tak jak w każdym domu, święte miejsce obrzędowe. Te kamienie są wszystkie idealnie do siebie dopasowane. Nie ma tam żadnej zaprawy. Nie wiadomo do tej pory, jak Inkowie to robili. Cóż, po prostu perfekcyjne dopasowanie. Perfekcyjne dopasowanie każdego kamienia. A wszystkie są inne. I wszystko to jest bez żadnej zaprawy. Góra Huayna Picchu powoli się przyjaśnia, ale jeszcze trzeba troszkę poczekać. Mimo wszystko już widać coraz więcej. Tam idzie świątynia Kondora. Tarasy uprawne. A tutaj świątynia Słońca. Templo del Sol. Niesamowity widok, nawet właśnie w takich okolicznościach przyrody. Ale jest klimat, kurczę, horror. Dosłownie horror. Stare miasto, tak zwane Stare Miasto i piramida, Pałac Królewski Inti. Zobaczmy go z bliska, ponieważ nie możemy tam już wejść niestety. A także już powoli wyłania się góra Machu Picchu. I właśnie się zorientowałem, że bilet na trasę numer 4 nie obejmuje wejścia na Pałac Królewski. Wielka święta piramida. Pałac Królewski Inti. Wczoraj nie zdążyłem, a dzisiaj moja trasa go nie obejmuje. Nawet lama padła na kolana. I następna już. Znowu. Pierwsza wielka góra i lamy na dole. Ale słodziaki. Uchu i Picchu Mountain. Wczoraj troszkę tą nazwę źle wymawiałem. A teraz idziemy na Huayna Picchu. Poznałem takiego kolegę z Bułgarii i idziemy razem. Let's go! I okej, zaczynają się tak zwane schody. Schody do góry. Do przodu. Tam góra. A to jest kawałek drogi jeszcze. Masakra. Takie klimaty, po prostu kocham to. A tam jeszcze taki kawałek i nic nie widać. Sama mgła. Vamos. Ale ogień. Kochani. Polecam tą trasę. Machu Picchu, daleko stąd. Daleko. Lekko nie jest, ale nie poddaję się. Nigdy. Nie wiem, gdzie jest Bułgar, czy za mną, czy przede mną, ale jest tak cholernie wilgotno,
Jest tak cholernie wilgotno, parno i duszno. Jestem cały mokry. A ty jeszcze kawałek. Dobra. Nie ma co wymiękać. No prawie. Prawie na górze. Ale jeszcze nie. Mówiłem. Już prawie. I na górze są również pozostałości inkaskie. A gdzieś na zboczu jest Templo de la Luna, czyli świątynia Księżyca, a także Templo del Sol, czyli świątynia Słońca. Ale póki co muszę tam wejść. A tymczasem tutaj kolejny widok na Machu Picchu. Dalej są chmury, ale jest ładniej niż było. To ostatnie podejście to jest tragedia. Schodki są tak małe, na takich małych stópek, ale trzeba wejść. Samobójca. Ale widok. Kurczę, masakra. Przepięknie. Widać trasę autobusową na górę Machu Picchu i góry naokoło w chmurach. A ja jestem w chatce. I'm sorry. To jeszcze nie koniec. Fuck. Do nieba. Prosto do nieba. I co? Mamy to. Montania Huayna Picchu. Ponad 2700. Panorama naokoło. Jestem cały mokry. Tak ze mnie spływa. Ale kurczę, droga niezła. Niezły szlak. I widoki naokoło tutaj. Masakra. A to są te kamienne schody, którymi się tutaj wchodzi. To jest pod takim kątem, są tak małe, że tragedia. A, 2667, a nie 2700, ale byłem blisko. Oczywiście kolejka na samą górę. Na samą górę jest kolejka, żeby się dostać. I te góry wszędzie naokoło. Tutaj jest taki tłok na górze, że czekać do zdjęcia to mi się nie chce. Także panorama naokoło. I z tego co pamiętałem z tamtego roku i w tym także, to niestety nie, ale nie ma dostępu do świątyni Księżyca i Słońca. Tam jest po prostu zagrodzona droga i nie ma przejścia. A tam cały czas sesja zdjęciowa. A zejście też proste nie będzie. Też nie będzie łatwo. A trzeba dostać się tam, do Machu Picchu z powrotem. Ale panorama z tego miejsca niesamowita. Trochę chmur, ale tutaj, po tej stronie, kolejne góry. Ale przygoda, a pamiętacie pogoda, jaka była tutaj parę godzin temu? Wszystko we mgle, a teraz pięknie słonecznie. Tymczasem już tutaj przede mną taki wąski tunel. To ja. Jak tu przejść? Rony. Tajemne przejście Inków. To te dalsze pozostałości inkaskie i właśnie tamtym szlakiem się wchodziło na górę. Bardzo strome schody. Będziecie w Peru, będziecie na Machu Picchu, koniecznie trzeba wejść na Huayna Picchu.
To jest inna perspektywa. Nie wiem, gdzie jest Bułgar. Nie wiem, gdzie jest Bułgar, ale mówi, że ma pociąg o godzinie 14:30, a jest dopiero 11:00, także na luzie się wyrobi. Tymczasem tutaj Machu Picchu. Ale te schodki tam, to mnie przerażają. Okazało się, że góra Machu Picchu nie jest otwarta. Tak trochę dziwnie. No a pozostałą część miasta to widzieliście na wczorajszym odcinku. I tylko szkoda, że świątynia Księżyca była zamknięta. Gdzieś tam na zboczu jest. Tamten gość jest tak przepocony, tak śmierdzi okropnie. Trzeci raz na Machu Picchu i wciąż to miejsce mnie zadziwia. A tymczasem w Aguascalientes taka pogoda, że grzeje niesamowicie. Stacja kolejowa i czekam na pociąg do Cusco. I do domu takim pociągiem. Jedziemy do przodu, ale nie przy oknie. Trudno. Cusco, godzina 21. Wróciłem na stare śmieci. Teraz tylko idę do bankomatu po jakąś wodę, wracam do hostelu, pakuję się i jutro kolejne miasto, także do zobaczenia.